Witam wszystkich ponownie. Teraz będzie projekt Denko. Bardzo szybki i niezamierzony, bo nie miałam zamiaru dzisiaj nagrywać Denka, ale uzbierało mi się kilka rzeczy. I tak szybko z tego, co pamiętam, wszystkie rzeczy Wam opiszę. Może zacznę tak jak ostatnio od żelu pod prysznic z Yves Rocher. To jest z Orchidea z Madagaskaru. Tak. No, żel jak żel, tylko on niby ma ładny zapach, mojemu mężu, nawet mężowi się nawet podoba, ale on jest strasznie taki męczący po dłuższym użytkowaniu. Na pewno bym go nie kupiła ponownie. On wygląda tak. Nie wiem, czy to mam złapać ostrość, czy jak, czy widać. Często jest problem właśnie. A pewnie takie brzy wam będzie dokuczać. No, ale to jest orchidea z Madagaskaru, on myje, w miarę się pieni. Normalny żel, tylko ja go nie kupię, bo jest za bardzo intensywny zapach i za długo się utrzymuje, no po prostu ma się go już dość po takim dłuższym użytkowaniu. Kolejną rzeczą, powiedzmy, że będzie hydrolat z kocanki. Ja go stosuję tam na roztępy z biochemii urody, wcześniej Wam o nim opowiadałam trochę. Nie wiem, wydaje mi się, że nawet działa. Na pewno jeżeli chodzi o twarz, do twarzy jest dobry pewnie na naczynka. Podejrzewam, też nie stosowałam, bo nie mam naczynek za bardzo. Ale ja go mam do kuracji z rozstępami i jak na razie to jest moje pierwsze, drugie już używam opakowanie. I zobaczymy tak naprawdę już net. Nie, jeszcze nawet chwila, jeszcze chyba z miesiąc będzie, jak będę. Będzie to trzeci miesiąc, a dopiero po trzecim miesiącu można coś powiedzieć, więc jeszcze się nie wypowiadam, żeby nie było. Kolejną rzeczą jest szampon Head & Shoulders Citrus Fresh do włosów przetłuszczających się. A o, zaraz dopiero zauważyłam, a jeszcze się uderzyłam w głowę. Ja mam włosy przesuszające się, coś tu jest nie tak w takim razie. Nie wiem, czy ja go brałam, czy mój mąż? A chyba ja, bo mam jeszcze mniejsze opakowanie. No ale powiedzmy, że to jest, jeżeli chodzi o łupież, to się sprawdza, ale zawsze wraca. Zawsze i tak łupież wraca, przynajmniej u mnie. I chyba się, on ma SLS-y na 100%, sprawdzę już zaraz, tak, ma SLS-y i nie powinno się chyba tak do olejowania wtedy go używać. Powiedzcie mi, bo mi się wydaje, że jak są SLS-y, to się nie powinno. I właśnie nie do końca sobie radził z moim olejowaniem. A ja w ogóle mam, o, popatrzcie, jakiego fajnego koczka takiego domowego. Ja się tak w domu zazwyczaj najwygodniej, jeszcze jak jest dziecko, to nie boję się, że mi tam pożre kawałek włosów. No, więc szampon jak szampon, z łupieżem sobie radzi, ale raz na jakiś czas wraca. Z olejowaniem gorzej, chociaż ja myję trzy razy, pieni włosy biorę i płukuję. Szukam czegoś nowego. Jeszcze mam teraz inny, ale szukam jeszcze jakiegoś fajnego szamponu. Kolejną rzeczą jest z Altery mleczko do ciała bez substancji zapachowych. Taki pielęgnacja, która koi i odpręża, przyjazna dla alergików. I on jest taki, powiem Wam, że nawet w porządku. Nie ma żadnych takich gorszego, ma nawet niezły skład. O, nie ma parabenów. Jeżeli chodzi o zapach, a nie przygotowałam się, bo mam jeszcze krem do twarzy z tej samej serii, identycznie pachnie, więc jeżeli macie krem, to będziecie wiedzieć, ale to nie jest jakiś przyjemny zapach. On jest taki dosyć nawet w miarę gęsty i jak się go rozsmarowuje tak na skórze, to jest trochę biały, ale on się, wiadomo, wchłania, jak tak dłużej rozetrzemy. Aczkolwiek to nie był jakiś najsuperowszy balsam, jaki miałam. On jest wegański w ogóle, chyba ta seria Altery jest wegańska. Ale no, nawet niezły. Myślę, że wypróbuję inne jeszcze balsamy. Zwłaszcza, że ten, który teraz używam, chyba mi się kończy. Kolejny balsam do ciała, który, powiem tak, ja go używałam przed ciążą i to bardzo niesystematycznie. Po ciąży to kilka razy, trzy razy użyłam i to, bo chciałam go zużyć, chociaż chyba nie powinnam, bo się takich rzeczy nie powinno raczej stosować w czasie karmienia. Ale to jest Clahens Body Definition Body Lift, High Definition Body Lift, to jest ten bardzo znany, myślę. On ma taki... No nie wiem, czy się popryskałam chyba nawet. On jest białego koloru, no i obcięło mnie, ale powracając do tego balsamu,
On jest biały, z takimi delikatnymi czerwonymi, z takimi małymi czerwonymi kuleczkami, które się rozcierają na skórze i ich później się wścierają, ich nie widać. Daje takie delikatne uczucie chłodzenia. Ale nie wiem, jaki on daje efekt tak naprawdę. On jest taki nawet dobrze nawilża, ale nie wiem, jak to jest w takim częstym stosowaniu. Na pewno kolejnego takiego będę nie popełnię i jak sobie kupię jakiś kolejny fajny, dobry balsam, na pewno będę go stosowała systematycznie, bo inaczej nie ma sensu, kochane, naprawdę nie ma sensu. Już więcej nie popełnię tego błędu. Mi było żal go tak stosować trochę i to była moja głupota, bo po to wydałam pieniądze, żeby go stosować, a nie żeby mi leżał na półce i żeby prawie się przeterminował, prawda? No, więc nie wiem, następnym razem będę bardziej taka regularna. Więc kolejną rzeczą, zobaczmy, co tu mamy. Nawet nie wiem. Aha, to jest jakiś Kalos Curl Power. Sorry, w ogóle już dzisiaj nie myślę. Krem do stylizacji włosów kręconych, 100 ml. On już jest przeterminowany, dlatego go wyrzucam, ale on jest... Tyle go zużyłam. Bo to jest takie opakowanie, które idzie do góry. I tyle go zużyłam tylko. Ale on był... Dla mnie był przynajmniej beznadziejny, bo sklejał włosy, zrobiły się ciężkie, takie... No, bardzo niefajne. Nie wiem, dlaczego go kupiłam. Pewnie z jakiegoś polecenia, tak mi się wydawało, bo to było już jakiś czas temu. Na Allegro go kupiłam, ale nie jestem zadowolona i go nie polecam. Może go źle stosowałam jakoś, ale wątpię, no bo to... Tutaj wszystko jest... Wszystko jest napisane, więc powinnam wiedzieć, ale wyrzucam go już, bo co z nim zrobię. Dobra, kolejną rzeczą... A, kupiłam sobie sztuczne rzęsy z Essence, ale one były takie wielkie, że po prostu je pocięłam i sobie używałam. Powiem wam, że ja nie mam żadnego kleju, w ogóle nawet nie mam kleju, tylko miałam ten klej tutaj do rzęs i nawet się trzymało. Tak, te kępki, które sobie... Ale nie mam opinii, no jest trochę za duże. Jeszcze tu powinno być gdzieś jej ostatnia rzecz. Pozbędę się tych wszystkich śmieci, no w końcu. To są te Rival de Loop. To jest ta pielęgnacja w ampułkach, witamina A i ekstrakt z ginkgo. Ale nie był dobry. W ogóle nie nawilżał. Dobra, pozdrawiam, bo słyszę, że coś idzie, więc pa!